No dobra, dawaj, zobaczymy, widzowie. Ja tam lubię sobie czasem jakiś mniejszy kanał obejrzeć. Hej, ludzie, Paziu tutaj. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale od jakiegoś czasu dzieje się taka malutka wojna pomiędzy gameplayem i fabułą. I chciałbym się Was spytać, że... Czy gdybyście mieli przed sobą. Może... Ej, nie rozumiem. Mi się nie wydaje, żeby jedno wykluczało drugie. Feusza, który miałby dwie pastylki w rękach. I jedna dawałaby wam najlepszą FWE w grach, a druga by dawała wam najlepszy gameplay w grach, to którą byście wybrali? Ja wiem, byłem zmuszony. Nie, nie, chyba jakiś ten. Może mieć jakiś niedowód twarzy, coś takiego, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, ale tak domyślam się. Musimy wybierać, bo. Ja wolę taki miks fabuły i gameplay. No, to gameplayu. nie ma te, Nie ma to uwagi na tę depresję właśnie treści, no? jaką koleś przykazuje, i rozgrywka to jest to, co przyciąga mnie do gier wideo. Że i ja mogę coś zrobić, ja mogę coś przeżyć. A dla mnie na przykład ciśnięcie gałki do wchodu i obserwowanie, jak moja postać łazi i wszyscy wokół tej postaci gadają, to nie jest gameplay. To nie jest moje przeżycie. Ja się po prostu czuję, jakbym Odtwarzał. usiadł w kinie i oglądał film. Dokładnie. Z w rękę. I ludziom się to podoba, bo to oznacza, że gra nie jest wymagająca, że ona nie wymaga od... Widzowie ludologiczne stwierdzenie, co się, to, to się nazywa element ergodyczności, jest nie, nieobecny w grze. Odbiorcy czegoś więcej. A gry wy powinny wymagać. Bo nie wiem dlaczego, ale zdanie gry są dla każdego. No nie... właśnie, wy, wy na początku odpalam film, wy mówicie, że pijana chłop po prostu gada w języku faktów, którego nie rozumiecie, tempaki i tyle. <śmiech> <śmiech> Taka prawda. Prawdziwe gry nie są dla każdego. Gry są najbardziej wymagającą formą <laughs> rozgrywki. Bo nie dosyć, że gry łączą wszystko, co było odkryte do tej pory, czyli muzykę książki, film, to jeszcze wymagają zrozumienia, jak działają. I boję się, że to nastawienie na fabułę eliminuje rozgrywkę. Bo powiem wam szczerze, łatwiej jest napisać fascynującą historię, niż stworzyć fascynujący gameplay. No pewnie. Niż stworzyć fascynujący gameplay. Łatwiej. Wiecie dlaczego? Bo fa fabuła, bo ludzkość rozwija fabułę od niepamiętnych czasów. Opisywanie historii, opisywanie uczuć postaci, i możesz się tego nauczyć. ma w strony... A teraz wyobraźcie sobie, że macie tony gier, wszystkie odtwarzają te same schematy, i ty musisz być jednym z tych, który wytworzy coś, co będzie nowe, co będzie, znaczy to nie musi być nowe, ale coś, co będzie angażujące. Książek, która może cię pokierować, jak opisać daną chorobę, jak tworzyć, wiecie, dany element, ale. Nie ma tyle książek, nie ma tyle doświadczeń, nie ma tyle lat rozwoju gameplay, który pozwala tak przerzucić te uczucia z fabuły na rozgrywkę. Ja na przykład pamiętam jak w Spec of the Line pod koniec gry Ja się czułem brudny. wiecie dlaczego? Bo te rzeczy, o których mówił bohater, ja je robiłem. Te rzeczy, które były chore, ja je robiłem. I to jest. A znowu odwrót, ja się wtedy cieszę z tego. <grym> Kurwa. <grym> Im gorsze rzeczy zrobię w grze, tym bardziej spełniony się potem czuję. Siła gier. Ja je robiłem. Kiedy zabieramy gameplay, kiedy prowadzamy gameplay do, wiesz, jakoś, pół. jakimś dodatkiem, to wtedy nie ma, że ja to robiłem, tylko że ja to odblogniłem, żeby zobaczyć. Film, który został wygenerowany. Tak, w synule jest, no. Dokładnie. Nawet przygodówki, które są tym gatunkiem gier, które są. To jest element Sola, Sola, Sambuła, wytworzenia przygody w grze. Tak one miały jakieś wymagania od gracza. Ja do tej pory, bo ja tam jak mój przyjaciel Kamil pozdrawiam, zaciął się w, chyba w Tire czwórce. 4, w to była jakaś zagadka z WOWIN. I on siedział nad tą zagadką parę dni, bo nie chciał opisać, i chciał po prostu sam to rozwiązać. Nie wiem czy mu się ostatecznie udało czy nie, czy po prostu wrócił w tą grę w cholerę, ale nawet takie przygodówki, czyli wymagały od gracza, żeby fabuła pochłanała. Dzisiejsze gry, dostawione na fabułę, nie wymagają, po prostu usiądź pan i obejrz fan film. I powiem wam, że to jest przykre i to jest bardzo, ale to bardzo takie niebezpieczne. Bo dla mnie osobiście, to wtedy nie ma gry. Wtedy to ja mogę sobie obejrzeć gameplay na YouTube i nie jo, stracę kurwa, Tak samo, no. Ale no, to, jest, to, jest, to, jest, to jest faktycznie widzowie case ten. Moim zdaniem to jest identyczny case, jak jest z Wypuszczasz taką Senułę, ona nie ma w sobie żadnego gameplay. ludzie to oglądają na YouTube, bo nic wtedy nie tracą i gra się słabo sprzedaje. No. I, i boję się, że zamiast... Gry? Bie... Zobaczcie, jest kilka takich gier, których nie jesteś w stanie komuś opisać, jak dobrze się w to gra. Warcraft 3, Path of Exile, Diablo, prawda? Yy, nie wiem, Dark Soulsy. To jest, na, nawet jak my gadamy o tych grach, to możesz komuś popowiadać o tych grach, ale ty, nawet słuchając o tej grze, masz świadomość tego, że tego się nie dopisać. Stary, Lola, nie opiszesz komuś, nie opiszesz. Nie opiszesz komuś, jak jak to wygląda. Nie możesz sobie tego obejrzeć, kurwa. A takiego, no sorry, no ale Wiedźmina 3, to już możesz obejrzeć. Dużo nie stracisz, moim zdaniem, nie? Ja interaktywności. To będziemy mieli gry, które będą, te, będą się bały tej interaktywności. Bo jak robię gry filmową, mogę. Za, mogę. Ty się, piszesz, tak? O czym ja mówiłem. Zaprojektować każdą sekundę, jaką gracz spędzi z tą grą. Każdą sekundę, każdą. Mogę zaprojektować jego przewidzenie. Wieźmina, zobaczysz na, na, na YouTube i dużo nie stracisz Nie mogę wszystkiego przewidzieć. Nie mogę przewidzieć, co zrobi gra. Nie mogę tego zrobić. Może po prostu moje przewidywania będą tak złe, że gracze będą robić jakieś porąpane rzeczy i one wypłyną na YouTube. A. Rozumiecie? I, I tego się boją duzi wydawcy. Duzi wydawcy boją się tego, że gracz coś zrobi, czego oni nie przewidzieli. Dał Wam prosty przykład. Pamiętacie, jak w starych GTA na PS2 dało się zrobić niektóre misje w ten sposób, Wy na przykład się podkładało bomby pod samochód. I woda było pod samochód, do którego skakuje MPC, którego powinniśmy ścigać. I jak podłożyliśmy, podłożyliśmy te bomby, to MPC wsiadał do samochodu, wciskaliśmy C4 i BUM! I kończyliśmy misję. A spróbujcie coś takiego zrobić w wiem, GTA czy w Red nie da się. Musisz idealnie wejść w ten moment, Idealnie wejść w ten punkt zainteresowania, żeby gra zrobiła to, do czego była zaprogramowana. Najnowsze Red Dead czy zabierają wam niektóre możliwości w imię filmowości. I dla mnie jest to paranoja. Bo nie dla mnie osobiście nie może być tak, że gry zabijają gameplay w imię filmików, w imię rendera. Dla mnie to powinno być. Iść w drugą stronę, że gry rozwijają swój własny język narracji, który jest oparty o interaktywność. To ja Wam powiedziałem, Speck of the Line, gdzie miała łapało za serce to, co ja robiłem. Że ja się czułem brudny po przejściu tej gry, bo ja to robiłem. I słowo ja to robiłem powinno być zawsze głównym zdaniem przy tworzeniu gier. Głównym założeniem, ja to robiłem, gracz ma pomyśleć, że ja to robiłem. Dlatego na przykład doceniam Kodzimy, który potrafił zrobić masę w serca przy pomocy wibracji, panem albo e, nie, wyłączał telewizor, albo że ogólnie się bawił całym konceptem gry, że ta gra wychodziła poza ramy gry i starała się być bardziej interaktywna. Doceniam właśnie za to, że on to, że jemu się chciało to robić, bo Widać, że innym się nie chce tego robić i właśnie ten brak interaktywności w grach, który postępuje, sprawia, że kolejni, kolejna generacja recenzentów, kolejna ge generacja graczy nie jest zakupiona i nie chce większego gameplayu, nie chce rozwoju interaktywności, rozwoju narracji gier, bo no, byłoby to, to dla to nich zbyt jest. trudne, zbyt wymagające. Dlatego ja nie mam problemu, kiedy generuję. Ale my, to jest taki moment, gdzie my, mi się wydaje, teraz jako gracze, stoimy na takim etapie tego, co się stanie z gameplayem w grach komputerowych. Widzimy, że to o wiele, ale o wiele mocniej zaczyna iść w stronę filmów. Traci element mechaniczny, traci element interaktywności i kurwa, mi się to nie podoba w ogóle. Serio, multą wychodzi stary, coraz więcej chodzi takich gier, coraz więksi wydawcy idą w to, oh, kurwa, bo to jest prostsze, to jest łatwiej komuś sprzedać, to jest łatwiej komuś wytłumaczyć, nie? Jakieś niedoróbki, czy jakieś ostre kamy. Nadają wektor Ale fabule, problemy, pięknie powiedziane, no. Ta gra nie jest interaktywna, więc ta gra przestaje być grob, a staje się film, filmem... Sony wiedzie w tym prym, ze, totalnie. Z, ...z trzymaniem gałki do przodu. A co wy sądzicie na ten temat, czy dla was też jest Wewnętrzny gameplay, i też chcielibyście, żeby gry rozwinęły swoją narrację, czy po prostu chcecie, żeby gry nadal były tą dziwną hybrydą pomiędzy gameplayem a filmem? Piwcie w komentarzach i mam nadzieję, że będziecie mieli dobry dzień. Trzymajcie się. pa. pa. No jest, i bardzo dobrze, niech takie. Eee, ludologiczne słowo idzie w świat, wizowie. Kurwa, ale mnie to tak totalnie, a że takich treści jest, słuchajcie, coraz, ale to coraz więcej. Zajebiste to jest fest, nie macie takiego wrażenia? Ale essa, ty, ale no, wizowie nie było takich rzeczy, kurwa, dużo, nie? Niedawno, w sensie w internecie, nie macie wrażenia? Kurwa, tego, tego naprawdę, słuchajcie, nie było dużo, a jest tego coraz więcej, mi się to kurwa podoba.